Dzisiaj obudziłyśmy się z Anią w bardzo dobrych nastrojach, było bardzo fajnie, ale nie ukrywam, że powoli zaczynam się zastanawiać, co ja tutaj robię. Każdy z nas tutaj w koło widzi, jak sytuacja wygląda i no tak czuć naprawdę takie napięcie. Wydaje mi się, że komunikacja pomiędzy nimi jest dość dziwna, raczej taka ograniczona. Rodzice Grześka są super, w domu jest fajnie, ale on się lepiej dogaduje z Anią i to nie jest facet dla mnie i to już z mojego punktu widzenia widzę. Pomnik pana płuczącego złoto. Złotoryjska tradycja. Może my też spróbujemy. A można tutaj? No pewnie. To nie jest duża trudność. Oddzieleniu tych takich największych kamieni od tego piasku takiego, tylko szukanie tych maleńkich drobinek tego złota w tym piasku. Złota jak nie było, tak nie ma. Widzę złoto. Naprawdę tutaj. Może będzie na obrączki. Chyba szuka żony, więc na pewno mu się przyda. To nie tak jeszcze szczęścia. Brakuje ci szczęścia? Dobrze, że nie masz szczęścia? Nie. Myślę, że mam bardzo dużo szczęścia. Że tu teraz z wami jestem. To chyba mam. A u ciebie, Paulina, jak ze szczęściem w miłości? Myślę, że jestem w trakcie poszukiwania. Aha. Na takim etapie. Rozumiem. Ja też jestem na etapie poszukiwania. No widzisz. I mam dobre nadzieje. To jest fajny facet jak najbardziej, ale wydaje mi się, że on z Anią się dogra idealnie. I tego im życzę naprawdę, bo to nie jest to, czego ja szukam. Może w ten sposób.